sing, sing, sing. Everybody start to sing. Ooh, wow, now you singing with a swing. Panie miały tego pecha, że wygrywając konkurs Voice Senior, natychmiast niemalże przyszła pandemia. No, kiedy zanim skrzydła wam urosły, to już się pandemia podcięła. Chwilkę jeszcze żeśmy się troszkę załapały, bo i brałyśmy udział w nagraniach do takiego konkursu, teleturnieju jaka to melodia. Następnie występowałyśmy gdzieś, już teraz nie pamiętam. Wie pan, skrzydła nam urosły w ogóle, bo... Sam ten konkurs i zwycięstwo jest naprawdę czymś genialnym i dla nas wspaniałym, nobilitującym. Ale nie traciłyśmy czasu, mimo iż nie grałyśmy koncertów, no bo wiadomo, że wtedy ich nie było w ogóle. Ale wykorzystałyśmy ten czas na to, żeby nagrać swoją debiutancką płytę. Więc wykorzystałyśmy ten czas produktywnie, z czego jesteśmy oczywiście bardzo dumne i cieszymy się, że spełniłyśmy swoją kolejną gwiazdkę z nieba, bo rzeczywiście to było... No tego nie oczekiwałyśmy, ale na szczęście dzięki właśnie wygranej dostałyśmy kontrakt z Universalem. Music Polska, serdecznie pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Naszą matkę, statek matkę. I mamy nadzieję, że dzięki temu, że pandemia już skończyła nie jest się, na pewno miejscu. Się skończyła, tak. Że zaczniemy współpracę, że tak powiem, bardziej intensywną. Bardzo na to czekamy. Jesteśmy zdrowe, zwarte i gotowe. Optymizmu, tak, i chcemy pracować, chcemy. Tak, bo marzy nam się jakiś nasz własny hit, nie cover, tylko coś takiego, co będzie nas określać. No jakiś szlagwol. Mamy nadzieję, że to stanie się faktem. Zapisujemy wszystkie takie ładne zdania. Ja uwielbiam to mówić i zresztą sama to zrobiłam, chociaż się opierałam bardzo i nie wyobrażałam sobie tego, że po 40 latach niebycia na scenie wyjdę na scenę i jak to się mówi, będę się tam czuła jak u siebie. Ale powtarzam to, wstańcie z kanapy, wyłączcie ten telewizor, chociaż nie wtedy, kiedy my jesteśmy, ale oczywiście to żart, po prostu trzeba się odważyć, to jest słowo klucz, uwierzyć w to, że to nie koniec, tylko początek, że teraz, kiedy możemy decydować, że tak powiem, o własnym życiu, kiedy dzieci już mają swoje sprawy i swoje własne problemy, nawet te piękne, to my możemy teraz po prostu zadziałać i zrobić coś dla siebie. No i to jest ten moment, dlatego trzeba rozwijać wszystkie talenty, nie tylko śpiewanie, ale wszystkie właśnie w tym momencie, żeby iść do ludzi, żeby spotkać się z nimi. To jest naprawdę, wierzcie mi, przygoda życia. Ja jestem osobą, która przez 40 lat zakładała kostium na siebie i wychodziła na scenę, więc teraz tak mi się skromnie wydaje, że siostry Szydłowskie też powinny mieć kostium na sobie. Nie w tradycyjnej sukience, tylko pasujący do odpowiedniej sytuacji. Że artysta musi się, że tak powiem, wyróżniać. No i oglądam, ja wchodzę do hurtowni jakiejś z materiałami, to patrzę, o, oczy mi błyszczą, jak są groszki. A mundur jest znakomita. Tak, to było rewelacyjne. Tak, na początku tak troszeczkę podejrzliwie na to popatrzyłyśmy, na te propozycje, ale potem rzeczywiście bardzo nam się podobał ten i to była jednomyślność. Tak, to było świetne. No i furażerki są seksy, nie? Seksy są, to prawda. Tak, to był strzał w dziesiątkę, ta propozycja tego munduru. I jest ferment artystyczny w domu? To znaczy, w domu oczywiście jest ferment. Jest. Artystyczny jest. Też. Nie, no to dlatego powiedziałam, że to jest nasze kolejne marzenie. No, fajnie jest śpiewać piosenki, które są znane, bo ludzie to najbardziej lubią. Słuchać piosenek, które już znają. Bo to sprawia ogromną frajdę i śpiewającemu, i słuchającemu. No ale oczywiście każdy artysta marzy o tym, żeby mieć coś własnego, co kojarzy się tylko z nim. Mamy taką fajną piosenkę, którą byśmy chciały nagrać. Piosenkę. No ale myślę, że jak to się mówi, uleży się, nabierze mocy, jak dobre wino. Ale siostry Szydłowskie będą rapować, czy zostaniecie przy swingu? No,
troszkę tak, że tak powiem, odejdziemy troszkę od swingu, ale, ale powiedzmy, no może nie rap, ale skat, no też no. Się znać. Takie zapatrzyłyśmy się trochę na naszą trenerkę Urszulę i tak nam się to spodobało, że taki malutki wtręcik będzie, może z nami zaśpiewa. O, właśnie, bardzo ją serdecznie zapraszamy. Dobre. Urszula, zaśpiewaj razem z nami, mamy dla ciebie taką solówkę fantastyczną. Moi uczniowie wszyscy pięknie śpiewali. Chemię. Tak, także, bo ja mam taką zasadę, że trzeba ucznia tak zapytać, żeby umiał odpowiedzieć na pytanie. Chemiczne oczywiście, tak, chemiczne. Tak. Odpowiadali z chemii śpiewająco. Śpiewająco odpowiadali z chemii, tak. Myślę, że bardzo, bardzo często żeśmy się troszeczkę wygłupiali i mówiliśmy o mydełku fa. No. Mydło, no wiadomo, trzeba było wiedzieć, z czego składa się mydło, jak powstaje. Także pozdrawiam moich uczniów, bo mam z nimi kontakt. No więc ja, tak jak już wielokrotnie mówiłam, pracowałam w moim bufecie na Politechnice Łódzkiej i tam rzeczywiście dzięki temu, myślę, jestem w takim stanie psychicznym, w jakim jestem, chociaż no niestety przez... muszę wspomnieć pandemię, że tak powiem, została mi zatrzymana ta praca. Ale właśnie dzięki temu, że spotykałam tych młodych ludzi, którzy no byli, mieli swoją własną pasję do nauki, do życia, do zabawy, do wszystkiego. Oni, dzięki nim nabierałam takiej mocy, która mnie również nakręcała, która nie pozwalała mi usiąść na kanapie i dojść do wniosku, że właściwie już koniec, że już wszystko zrobiłam. I co dalej? Myślę, że to jest najgorszy moment, dlatego właśnie to jest ważne, żeby wyjść z domu, wyjść do ludzi, otaczać się nimi, bo to oni dają nam, ładują nam te baterie, te akumulatory, które wystarczają na kolejne lata. I właśnie jestem wdzięczna za to, że ktoś wymyślił Voice Senior, bo kto wie, jakby to było, że żyłabym tylko wspomnieniami. No byłam kiedyś na scenie, ale kiedy to było? No już tak dawno, że można byłoby nawet zapomnieć. Szumią drzewa, ptaszki śpiewają. O, kuchami, już trzeba zapisać. To trzeba właśnie wykorzystać. To jest doskonały moment, żeby zacząć działać. Cieszyć się tym, co się ma. Co się ma. Nie tęsknić nie za czymś. Się, czego się no nie właśnie, ma. Bo to jest frustrujące i do niczego nie prowadzi. Radość życia. Po prostu radość życia. I koniec. No. To jest recepta. I świat jest nasz. Mamy ogromną siłę. Myśli i mowa ma wielką siłę, więc uważajcie, o czym myślicie. Bo się, a jak nóż się spełni,